Pamiętasz jeszcze ten czerwiec 2012 roku i trzecie miejsce na podium Grand Prix? No tak, jest to jeden z moich ulubionych torów. Tutaj się wychowałem, tutaj jeżdżę w sumie od 13 roku życia. Bardzo lubię tu jeździć i tak, owszem, pamiętam te zawody. Te zawody chyba zapamiętam do końca życia. Było to dla mnie wielkim zdarzeniem, wydarzeniem takim i do dzisiaj to pamiętam, jak to byłoby wczoraj. No jakbyś opowiedział jeszcze, jak sobie przypominasz ten moment, kiedy wskakujesz na to trzecie miejsce, kiedy zostawiasz w tyle najlepszych zawodników świata. Znaczy, to by byłoby zbyt proste, żeby to opowiedzieć, bo to jest no niemal jakby sen. Takich snów jeszcze nawet chyba nie miałem jak to, bo marzyłem o półfinale i mówię, jak będzie półfinał, to będzie w ogóle szok. A półfinał wygrałem, przyjechałem i kompletnie niedowierzaniem zjechałem do parkingu i nawet nic nie zdążyliśmy zmienić w motorze, bo nic, byliśmy w szoku, nie wiedzieliśmy, o co chodzi w ogóle. Nawet nie wiedziałem, jak się losuje pola startowe, bo poszłem na takim spontanie tam, nie wiedziałem, jakkolwiek to zrobić. No ale no, coś wspaniałego. Wielki finał, Gorzów, Grand Prix Polski, już są w drodze i Tomasz Golob zamyka Holdera, trzeci jedzie Bartek Zmarzlik, a Martin Waculik, no cóż, czyżby tak to się miało zakończyć? Bartek Zmarzlik przesunął się na drugie miejsce, bo zakopał się gdzieś tam jadąc po szerokiej Holder, mimo tego deszczu, chyba jednak Tomasz nie trzyma tak bardzo, ależ pięknie jedzie, gdyby Państwo zobaczyli, co robi na naszym stanowisku Patryk Dudek, on jedzie z nim, a teraz siat już. Żeby temu Bartkowi było lżej. To jest sensacja. To jest rewelacja. Ty zawsze podkreślasz, że ten moment startowy dla ciebie jest trudny, bo z racji swojej budowy i wagi ciężko ci jest zawsze jakby ten motor utrzymać, tak? I potem musisz nadrabiać na dystansie. Znaczy to nie jest problem utrzymania, tylko po prostu w tamtym roku w tym troszkę jestem cięższy. Ale to lepiej, bo już mi lepiej to pasuje. To ile kilo więcej jest? Dwa. Szczerze, podczas jazdy w ogóle tego nie czujemy, bo nawet jadę na tych samych przełożeniach czy coś, to po prostu jest to samo. Ale no po prostu z tym startem zawsze miałem problem. Ale no szukamy cały czas tego czegoś, żeby to znaleźć. Parę meczów miałem dobrych. Dobrze wychodziłem spod taśmy. Parę meczów miałem tak, że byłem 64 ze startu, więc... To jest naprawdę, to jest specyficzny moment w tym żużlu właśnie, no wyjście spod taśmy, bo to po prostu też dużo zależy w sumie od motoru, czy on dobrze przyklei, czy nie, więc no trzeba tutaj dużo też podregulować. A tu w Gorzowie masz swoje ulubione pole startowe, czy to zależy właściwie od nawierzchni, od rywala? Szczerze mówiąc, to ja zawsze najbardziej lubię czwarte, po czwartym jest na pierwsze, ale najbardziej, nie wiem, tak mi się najlepiej, na każdym torze w sumie mi się z czwartego najbardziej... Dobrze mi się startuje, więc to jest moje ulubione. 329 metrów ma ten tor. Okej, w porządku? Szczerze mówiąc, zawsze chciałbym jeździć w Anglii, bo mi się podoba krótki techniczny tor, bo same tor mamy koło domu, bardzo krótki, co praktycznie proste nie mam, tylko jeżdżę se w kółko. Ale i też bardzo, bardzo lubię długie tory. Na przykład w Tarnowie bardzo lubię jeździć, bo się fajnie jeździ szybko. Więc tutaj długość toru dla mnie jest bez znaczenia, bo to i to jest dla mnie fajne. Słyszy pan Bartek Zmarzlik, myśli pan? Myślę, że to zawodnik ambitny, bojowy, waleczny, który zastąpi w niejednym biegu seniora. Wie, czego chce, który dla niego liczy się tylko żużel i nic więcej. Przepraszam, jeszcze szkoła jest na pierwszym miejscu, ale żużel jest na drugim i całe życie podporządkował żużlowi i chce się spiąć na sam szczyt. Zawodnik, który w życiu naprawdę powinien dużo osiągnąć.
Co ciebie najbardziej kręci w tej jeździe na torze? Nie, no po prostu, no tu jest magia na tym żużlu, ja mówię. Ci kibice, ta atmosfera, co wokół tutaj się nas dzieje. Wchodzimy dość dobrą, dużą prędkością w czterech włók. To są takie elementy, nawet które ponad 100 na godzinę. Dokładnie, to są takie elementy, które mnie kręcą. I no zawsze kochałam jeździć na motocyklu, bez względu na jaki to był motor, ale zawsze kochałam jeździć na motorze i w wolnym czasie też, jak nie żużel, to motocross, jak nie motocross, to zimą cały czas kładem, więc cały czas, aby tylko jeździć. Jak to jest z tym twoim idolem? No bo jeździłeś jeszcze w zeszłym sezonie z Tomaszem Golobem. Nie ukrywasz tego, że to jest twój guru żużlowy. Jak w ogóle wspominasz? Wiem, że cały czas macie kontakt. No dokładnie, no z panem Tomkiem w sumie od pierwszego sezonu, jak on tu był, się zaprzyjaźniliśmy, tak jakby można to było powiedzieć. On mi pomagał na tyle, co mógł. Do dzisiaj mamy kontakt, w tym roku jeszcze byłem z nim w Hiszpanii. Cały czas jesteśmy w sumie na telefonie. Rozmawiałem z nimi przed Grand Prix w Nowej Zelandii, po Grand Prix. No, cały czas mamy kontakt ze sobą. A czego najwięcej czerpiesz od niego? Co on, jakiej wiedzy on ci najlepszej dostarcza? Ja go mocno podglądowałem, bo mi się zawsze jego styl podobał. No, choćby nawet włączyć na YouTube parę filmików Tomasza Goloba, to mi się jego najbardziej podobają. Każdy, wiadomo, tam ma swój wzór, ale mi akurat jego, no ma to coś w sobie, szczerze nie wiem, no ma to coś po prostu. Bardzo się cieszę, że ta współpraca, która była przez wiele, wiele lat, tak właśnie owocuje, to jest naturalne. Myślę, że moi zawodnicy powinni słuchać starszych zawodników wskazówek poprawnych. Tak się stało, że już jakby nie jesteśmy w jednej drużynie, ale to się nic nie dzieje takiego. Myślę, że z Bartkiem będziemy dalej współpracować, czyli oczywiście on będzie tego chciał i będzie potrzebował wskazówek po to, by się dalej rozwijał. Wiemy, że to jest młody zawodnik, utalentowany, który jeszcze wiele lat przed nim jazdy, więc tym bardziej trzeba pomagać. Kiedy Tomasz Golob przez te 5 lat jak jeździł, zawsze prosiłem: Tomek, bardzo cię proszę, otwórz się na Bartka. I Tomek powiedział: dobrze, panie prezesie, zrobię to dla pana. I Tomek się otworzył przed nim, można powiedzieć, i pokazał mu nie tylko, wie pan, jak układać sylwetkę na motocyklu, ale też mu wiele mądrych rzeczy powiedział, żeby był cierpliwy, żeby czekał. Jak będzie pracował, sukces przyjdzie. Czy to dobry pomysł, że wyścig juniorski teraz będzie jako drugi? To mi się podoba akurat, bo w ten pierwszy bieg taki po prezentacji szybko tutaj, to mi się tak trochę nie podobało. Teraz seniorzy będą jechać w pierwszym biegu. Zawsze coś podpowiedzą. Zawsze. No. Czy nie? No dobra, no niech podpowiedzą, no. Ale wiadomo, do pierwszego biegu to zawsze każdy w sumie wyjeżdża na swoich ustawieniach. Każdy ma inne silniki, inne przełożenia. To jest ciężko, żeby ktoś podpowiedział i nagle było dobrze. Jaka przyszłość stoi, czeka Bartka Zmarzlika? Bardzo wielka. Ma dobrze zbudowany team. Jest bardzo młodym, perspektywicznym zawodnikiem. Jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Pokazał już to w zeszłym roku, a myślę, że w tym zrobi jeszcze większy krok do przodu. I dzięki też Bartkowi będziemy na pewno zwyciężać mecze, bo jest dobrym fajterem i wszyscy o tym dobrze wiedzą. Miałeś bardzo poważną kontuzję pod koniec tamtego sezonu 2012, która wyeliminowała cię ze startów. Jak jest z twoją nogą w tej chwili? Jaka noga? Zapomnijmy o tym. Czyli jest w porządku? Co tak chcesz zdobyć w tym sezonie? Znaczy, nie chcę tutaj może tak jakby zdradzać, czy sobie narzucać, jakie cele są dla mnie priorytetem, ale chcę się rozwijać, po prostu robić krok po kroku co sezon i po prostu no, się rozwijać systematycznie i jeździć dobrze. Czytałem gdzieś, że chcesz być mistrzem świata. Tylko nie wiem, czy chodziło o juniorskie mistrzostwo, czy o seniorskie, czy o jedno i drugie. Kto by nie chciał, zacznijmy od tego, a wiadomo, chciałoby się być tym i tym. Widziałem go na treningach, obserwuję cały czas na zawodach i nie ma śladu po tej kontuzji, jedzie żywiołowo, tak jak powinien jechać żużlowiec z... nie powiem z czym. Te dni kwietniowe to też twoje 18 urodziny.
więc chyba jakieś tam marzenia co do prezentów, co do życzeń pewnie są. Ja po prostu jestem zdrowy, wszyscy w rodzinie są zdrowi, ja jestem spełniony. Na razie wszystko mamy, to co chcemy. Mam wspaniałą rodzinę, więc wszystko na dzień dzisiejszy wystarcza, żeby być szczęśliwym. Paweł Zmarzlik to czołowa postać w teamie Zmarzlików. Paweł, jesteśmy po kulkach na torze. Jakie Bartek ma uwagi? Co robicie przy sprzęcie? Znaczy wszystko sprawowało się bez zarzutów. Teraz szukamy się do sparingu, zmieniliśmy tylko oponę. Bartek wziął tarczki, zaraz będzie przygotowywał je. I składamy sprzęgło tak jak było i czekamy na zielone światło i jedziemy. Tutaj w Gorzowie na tym torze często trzeba zmieniać te przyłożenia, czy zawsze jesteście dopasowani spokojnie? Czy nigdy nie jest się dopasowany spokojnie. Warunki się zmieniają, zależy jaka jest pogoda. Teraz mamy wiosnę, jest dużo wilgotności w powietrze. To na pewno będzie dużo bardziej przyczepny niż później latem. Także no, to nie ma reguły, że założymy jedną zębatkę i jedziemy ją non-stop. Zmienia się cały czas dyszę, zapon, zębatkę, no, w zależności od tego, jakie nas czekają warunki na torze. Wy się rozumiecie z Bartkiem właściwie bez słów? Jak to wygląda w tym waszym teamie? Czasami wiemy, jeżeli widzimy, co się dzieje z jego motocyklem na torze, on zjeżdża, także nawet nam nie musi nic mówić, wiemy, co musimy zrobić, poprawić motocykl, żeby było lepiej. Lub ewentualnie nic nie ruszamy, jeżeli jest dobrze. Bartek podobno przytył 2 kilo na ten sezon, czyli to też troszkę wpływa na to wszystko? Znaczy nabrał, może troszkę urósł przez zimę, bo już przewyższa mnie i myślę, że nabrał trochę masy mięśniowej, także to na pewno nie jest problem, myślę, że nawet jeszcze lepiej dla niego, bo on jest bardzo lekkim zawodnikiem, czasami przez to dużo traci na starcie, że jest bardzo lekki, czasami zyskuje, także myślę, że powinno być lepiej w tym roku. No co ty liczysz jako brat, jako były zawodnik? To znaczy, najważniejsze obyło się bez kontuzji. Myślę, gdyż źle. Gdyby nie w zeszłym roku kontuzja Bartka, osiągnąłby jeszcze dużo więcej. Myślę, że i tak było super, został mistrzem Europy. Myślę, że powalczyłby jeszcze o brąz z mistrzostwa świata juniorów, także no, niestety kontuzja w Gnieźnie, stało się inaczej. Ale w tym roku jesteśmy przygotowani na 110% i będziemy walczyć o złoto. Mama, tata, Paweł, Seruś, co to jest? To jest taki konik przed zawodami, akurat kładę na motocykl, on jest tak szczególnie cały zakręty. Tu się nie kurzy. Jak stoi w parkingu, to się nie kurzy. Mama, menedżer. Tak. Tata, mózg sprzętowy. Tak. Paweł, mechanik. Tak. Seruś. Taki pomaga. Pomocnik. Dokładnie. Piąty Bartek. Team Zmarzlików. Kto jest najważniejszy w tym teamie? Ten z przodu. Mama i tata. Skąd się wzięło to w ogóle, ta pana pasja do tworzenia silników, do robienia ram? Skąd takie zamiłowania? No, to pasja wynika z tego, że zaszła taka potrzeba. Chłopcy zaczęli jeździć na żużlu, więc musiałem im jakoś pomóc. Starałem się robić to u siebie w domu, żeby było jak najtaniej, jak najszybciej, bo czasami jest tak, że silnik trzeba zrobić z dnia na dzień, a teoretycznie gdybym musiał jeździć gdzieś, to no nie byłoby to wykonalne, nie? Zrobić z dnia na dzień, przygotować coś takiego. Ale skąd pan w ogóle ma wiedzę? No po prostu trzeba umieć wiedzieć, jak to zrobić. To znaczy wiedza wyszła sama. Rozebrałem silnik, popatrzyłem, co jest w środku. I zacząłem kombinować sam. Mam dużo maszyn swoich, które, bo mam zakład. Także dużo rzeczy próbuję. Bartek jest bardzo dobrym, jak gdyby, zawodnikiem, jeżeli chodzi o wiadomości dla mnie, bo on czuje motor. On wie co mu potrzeba, jak się motor zachowuje, kiedy trzeba go wzmocnić, kiedy go trzeba osłabić. Dlatego mi jest dużo łatwiej robić dla niego, bo potrafi mi wszystko o nim powiedzieć. Bardzo dużo pomógł mi pan Tomek Golob, bo jak jeździł u nas w stali, to był tu u mnie i nawet razem robiliśmy silnik. Dużo mi podpowiedział, dużo mi swoich uwag, wiadomości przekazał. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Jakoś tak od samego początku polubił Bartka.
i mamy z nim bardzo dobry kontakt. Mamy silnik przykładowy. Ile trwa zrobienie takiego silnika, wykonanie? Jak to w ogóle przedstawia się w czasie? No i ile trzeba w niego włożyć? No to wszystko zależy od tego, co trzeba zrobić, nie? Jeżeli taki całkowity remont od postaci, jak kupię silnik surowy, no to potrzebuje około 2 dni, żeby wszystko przygotować. Czyli tych silników w tej chwili ile jest w ogóle u was tutaj? No, mamy 10 silników. On, jak i cała jego rodzina, postawiła na sport żużlowy przez duży profesjonalizm. Tam wszystko jest podporządkowane temu, żeby ten zawodnik osiągał jak najlepsze wyniki. Bardzo cieszy nas to, bo w tym przypadku ta rodzina nie musi żyć z żużla. Od małego lubiłem robić motory, zawsze miałem motocykle. Bartek jeszcze dobrze nie chodził, a już jeździł motorem, także od małego uczyliśmy się robić razem motory i Bartek w tej chwili jest też w stanie zrobić silnik. Ja mu tylko poprawię szczególne rzeczy, ale on jest w stanie sobie sam spiąć, rozbić, wyważyć, także jest, w razie gdyby mnie nie było, to jest w stanie sobie poradzić. Nie? Lubię najbardziej to miejsce, ponieważ tu kiedyś był mój pokój i tu mieszkało moje łóżko. Poważnie? Aha, czyli kiedyś mieszkaliśmy, tak. Które najbliższe sercu? Dla mnie na pewno Grand Prix Plastron. Grand Prix Gorzów 2012 czerwiec, tak. Trzecie miejsce. Tak, nawet nie kazałem go wycierać, jeszcze z tyłu jest błoto, bo już zaczęli go wycierać, mówię, nie wycieraj, niech będzie w błocie. Te słynne ramy, to będziemy mogli 2 zdania o nich powiedzieć? Tak, oczywiście, tam nie ma nic do ukrycia. Bo czytam te wywiady, marzlikowskie ramy królują wszędzie w mediach żużlowych. No, myślę, że ja się jeszcze nie o niczym nic nie dowiedziałem. Zajęliśmy się tymi ramami już w tym roku, praktycznie zimą powiedziałem, że mu zrobię sam. Tu jest cała rama, jest skonstruowana, wymyślona przeze mnie i zrobiona. Opatentował pan? Nie, ale jestem w trakcie robienia badań wytrzymałościowych, także będę miał na pewno na to certyfikat. Nie? No uchwyty pod siodełko mamy swoje, może troszeczkę inne niż wszystkie. Tu nawet widzę, że jest wyryte. Półki, tak, to sobie zaznaczam, bo każda rama musi mieć nazwę producenta. Czy pan poleca, czy pan używa właśnie tytanu? My jeszcze nie mamy tytanu w żadnym silniku, Bartek jeszcze nie zakładaliśmy. Aczkolwiek myślimy spróbować tytanowe zawory, troszeczkę inaczej to wszystko poustawiać i po prostu bardziej z ciekawości na próbę niż żeby się w to zagłębiać, bo to czeka na pewno tunerów, mechaników. Bardzo, bardzo długa przeprawa z tym tytanem. Co takiego jest w tym sporcie, w ogóle w żużlu, że tak państwa to wzięło i zdecydowaliście się prowadzić taki team rodzinny? To się zaczęło niewinnie zupełnie. Zobaczyli mini żużel w Barlinku kiedyś. Jeszcze prowadził to Bogusław Nowak. I no tak się im to spodobało, że bardzo chcieli jeździć. Zaczęliśmy od jakiejś starej WS-ki, którą adoptowaliśmy na motocykl żużlowy. I tak się zaczęło, jeździli na mini żużlu. Bardzo szybko robili postępy. Później Paweł przeszedł na duży tor. Bartek został praktycznie chyba pół roku tylko i zobaczył, że Paweł jest na dużym. On też bardzo chciał. Nam bardzo mocno pomógł w tym pan Stanisław Chomski, bo wtedy Bartek nie miał lat, bo miał chyba niecałe jeszcze 13 lat. Jeszcze nie miał skończonych 13 lat. I gdyby nie pan Chomski, to pewnie nie mógłby jeździć, ale on mu zezwolił. Pod jego okiem mógł sobie koło brata jeździć. Muszę panu powiedzieć, że jak 11 lat temu przyszedłem, to on był tutaj dzieckiem, który pierwszy raz go zobaczyłem. Nie wiem, zdaje się, że on pierwszy próbował pierwsze jazdy na minitorze. Zawsze przychodził potem, tam jest taka kreska, nie wiem, przy wejściu i trener Chomski stawiał go pod tą kreskę i mówił mu: ty, Bartek, musisz rosnąć, bo nie możesz
wejść na tą maszynę, bo ona jest za duża dla ciebie. I co roku przychodził pod tą kreskę i mówił, czy już, panie trenerze, bo bardzo chciał jeździć. Myślę, że jest to talent, po pierwsze. Po drugie, znam go doskonale, bo go znam od takiego małego dziecka. Ma świetną rodzinę. Po trzecie, muszę panu powiedzieć, ma to, czego wielu zawodników nie ma i sportowców. Jest bardzo pracowity. I jedno jest bardzo ważne. On bardzo chce mieć sukces. Dużo zawodników troszeczkę osiągnie, już myślą, że już wszystko posiedli. Bartek nam przykładowo od samego początku, jak jeździł na tych minitorach, do tej pory on cały czas myśli, kombinuje, patrzy, jak motocykl, wszystko, sprawdza wszystko. I mówię, do bardzo dużych wyników on dojdzie. To jest jego praktycznie, no, jak gdyby zawód, który wykonuje i musi mieć na to pieniążki, żeby to było perfekcyjnie wykonane. Inwestować też trzeba. Na pewno na początku trzeba było dużo zainwestować. Cały czas trzeba inwestować. Na żużlu ile by byśmy nie mieli w stanie mieć, to można stracić. No, ale i zarobić pewnie też można, skoro się bawicie. No dokładnie, no na pewno jakaś radość jest, jeżeli ma na te części, to już jest dobrze. Osoba, która nam tutaj trochę ucieka, nie chce porozmawiać. Tylko zdradźcie panowie, jak się to stało, że udało się panią mamę przekonać, żeby była mózgiem, menadżerem teamu? No Bartek jak zobaczył ulotkę z mini żużla, to usnął, bo już się bał, że mama nie pozwoli. Ale później jakoś się przekonał. Mieliśmy z bratem postawione jakieś tam warunki, żeby w szkole się dobrze uczyć, to jakoś to bardziej brat spełnił, bo on tak lepiej się zawsze uczył. I tak jakoś pozwoliła i tak do tej pory to trwa. No to przywóz mi ten silnik. Uważam, że Bartek Zmarzlik jest zawodnikiem o olbrzymim potencjale. Pamiętajmy, że on dopiero kończy 18 lat. Przed nim jeszcze 4 lata jazdy jako junior. I myślę, że to będzie na pewno numer jeden wśród polskich zawodników juniorskich. Nie wiem tylko, czy w tym roku, bo pamiętajmy o tym, że jest Patryk Dudek, świetny zawodnik z Falu Bazu Zielona Góra, czy Piotrek Pawlicki z Leszna i wielu innych młodych aspirujących. Ale myślę, że Bartek będzie tym numerem jeden na krajowych torach. Nie wiem tylko, czy w tym roku. Pan się przyznaje do tego hobby, tak? Czy Bartek? Tak, zapoczątkowałem, ale jemu się też podoba. Jest to jakaś złota rybka? Nie, mamy za to dużego, bardzo glonojada. Nie jest wykluczone, że za kilka lat będzie mistrzem świata. Bardzo mu tego życzę. Życzyłbym wszystkim Bartkowi tego, aby w sposób niezahamowany mógł się dalej rozwijać, aby omijały go takie kontuzje, jak miały miejsce w zeszłym sezonie. On ma absolutnie papiery, żeby być mistrzem świata juniorów i absolutnie ma talent i jest pracowity, żeby być mistrzem świata, proszę pana, seniorów. No to co, próbujesz coś? Brawo. 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 Brawo.